Dzisiejsza Ewangelia daje nam swego rodzaju pocieszenie, bo to Jezus mówi, że pośle swojego Ducha Pocieszyciela, aby pokrzepił nasze serca, aby pozwolił nam żyć w prawdzie i według prawdy. Jest to bardzo ważne, co dziś otrzymujemy od samego Ducha Świętego, co otrzymujemy poprzez tą naukę Słowa Bożego, które sam Bóg przygotował na ten dzień. My w tym świecie bardzo często mamy problem z tym, że będziemy prawidłowo zrozumiani, że prawda będzie transparentna, będzie bardzo mocno zaakcentowana. Tak bardzo dziś potrzebujemy w naszym życiu adwokatów, pocieszycieli, tych, którzy będą nam podpowiadać, co mamy mówić i jak mamy się zachowywać. W dzisiejszym świecie, gdzie człowiek dla człowieka często jest swego rodzaju zagrożeniem, bo szuka na niego jakichś, że tak powiem, różnych haczyków po to, aby samemu zaistnieć. Czasami w świecie żyjemy, w którym jest światem brutalnym, ale musimy wiedzieć, że Bóg dziś przychodzi do nas z pocieszeniem. Przychodzi do nas i mówi: pośle wam Ducha Pocieszyciela, dam wam parakleta. Tego, który będzie stał obok, tego, który będzie was pocieszał, tego, który będzie waszym adwokatem, tego, który będzie mówił to, co macie mówić. On będzie podpowiadał wam, jak macie się zachować. Pewnie mieliście takie sytuacje w życiu, że nie wiedzieliście, co macie powiedzieć, że wychodziliście i sobie myślicie: Panie Jezu, no pomóż, bo nie wiem. I Duch Święty, wielokrotnie sam tego doświadczyłem, obdarza tymi darami, które są potrzebne na dany czas, pod warunkiem, że ja otworzę swoje serce. Otworzę swoje serce Chrystusowi, który będzie mógł działać przeze mnie. Potrzeba nam, jako ludziom, mieć w swoim otoczeniu takie osoby, które będą dla nas swego rodzaju poczuciem bezpieczeństwa. I bardzo często są to rodzice, jest to rodzina bliższa, są to znajomi, są to osoby, którym po prostu ufamy. Są to osoby sprawdzone, bo przecież tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. My często musimy być ostrożni, żeby nie ulec takiemu skrzywdzeniu. Dlatego potrzeba nam mieć też ludzi, którzy będą z nami zawsze, w tych dobrych i tych złych momentach. Ale musimy też pamiętać, że człowiek jest zawodny. Człowiek nie zawsze może być w tym czasie, kiedy tego potrzebujemy. Musimy wiedzieć, że potrzebujemy czegoś, co zagwarantuje nam 24 godziny na dobę takiego bezpieczeństwa w każdym czasie. I tym poczuciem bezpieczeństwa jest Duch Święty, jest sam Pan Bóg. Ja, kiedy doświadczam trudności czy jakichś zmagań, to zawsze wiem, że gdy przyjdę do kaplicy, klęknę przed Chrystusem, wiem, że On mnie wysłucha. Wiem, że On przyjdzie z pomocą, ze swoim światłem i On mnie pouczy, co mam mówić, co mam robić. I musimy sobie wypracować w naszym sercu taki schemat działania w trudnych sytuacjach. W sytuacji kryzysowej musimy stworzyć pewną, bym powiedział, sposobność radzenia sobie, żeby nie było tak, że przyjdzie trudność i ja się rozsypuję. Zaufanie Chrystusowi jest podstawą naszego życia. Zachęcam Cię, powierz swoje życie Chrystusowi, zaufaj Mu, On sam będzie działał. Warunkiem jest zachowywanie Jego przykazań, Jego nauki, a wtedy Twoje życie stanie się prościejsze. Wtedy Twoje życie stanie się piękniejsze. Bo On, adwokat, pocieszyciel, obrońca, będzie z Tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.